Dzień dobry, witam Państwa jak zawsze, niezwykle serdecznie. Dzień dobry. Drodzy Państwo, mamy coraz większy kłopot z prawdą i coraz częściej używamy takiego terminu, my dziennikarze, ale też i coraz bardziej Państwo, postprawda. A kiedyś bardzo znany, a teraz już zapomniany pisarz Józef Mackiewicz powiedział, że tylko prawda jest ciekawa. W dzisiejszych czasach chyba coraz bardziej ciekawa jest postprawda, czyli no właśnie, co? Żyjemy w czasach postprawdy, powiadają nam dzisiaj. Kłamstwo. Co to jest postprawda? No nie jest to prawda. No nie jest to prawda. Jest to coś, fakt, który, no nie wiem. Znaczy nie fakt właściwie. Znaczy rzecz, która się pojawia i która no niekoniecznie jest prawdą. Ale za prawdę uchodzi. A za prawdę uchodzi. I rzeczywiście pojawiły się takie głosy, że dziś internet, no, portale społecznościowe pozwalają tej postprawdzie rządzić światem. No ale ja myślę, że mamy tyle narzędzi, które są w stanie zweryfikować. O, chyba nie. To znaczy, patrząc, no płyty, blogi, no, patrząc, gazety cyfrowe. Patrząc na to, co się dzieje w Polsce, patrząc na wybory w Stanach Zjednoczonych, gdzie... To znaczy tak, żebyśmy dobrze rozumieli, o czym mówimy. Jeżeli mówimy o postprawdzie, to jest to coś, taki worek, do którego wkładamy kłamstwa, informacje niesprawdzone, przeinaczone, nie do powiedzenia. Czyli coś, co udaje prawdę, a nią nie jest. I w czasie wyborów w Stanach Zjednoczonych takich no, kłamstw, przeinaczeń było mnóstwo. Rosjanie, tak jak mówią, to, że to Rosjanie próbowali wpłynąć i wpłynęli na wyniki wyborów w Stanach Zjednoczonych, ale mamy tego mnóstwo w Polsce. Ostatni przykład to jest ta tragiczna śmierć dziewczyny w Egipcie, gdzie oprócz sprawdzonych informacji mamy tony informacji, że ktoś coś wiedział, ktoś coś słyszał i na tej bazie ludzie sobie jakby budują swoją opinię o jakimś tam rzeczy, które się wydarzyły, a często zupełnie totalnie nieprawdziwą. No tak. Począwszy od imienia, jeszcze to skończę, imienia narzeczonego tej dziewczyny, który ma niepolskie imię, więc od razu powstała informacja, że jest to jakiś na pewno muzułmanin. Ma na imię bodajże Markus. Jest to czysty Polak, jak się okazało. Ale w świat poszła informacja muzułmanin. No tak, to szczególnie tragiczne zdarzenie, bo tu zginęła kobieta, ale ja tak naprawdę ta prawda funkcjonuje w polityce najczęściej. Ale ja myślę, że tutaj jak Orwell nie poddał się Stalinowi, tak my też może mamy szansę na weryfikowanie tych informacji. No mówię, no, bo to nie jest tak, że to bo z czasem ta postprawda zaczyna być prawdą. Na swój sposób, tak. Funkcjonować jako coś prawdziwego. No tutaj to zdarzenie z tą związane ze śmiercią 27-letniej Polki w Egipcie, no jest tragiczne i rzeczywiście ten zalew tych informacji jest porażający i tak naprawdę jak... Co najgorsze, mamy też prokuratorów, policjantów. Ale może to jest kłopot, że oni nie mówią. Zwróć uwagę, Andrzeju, mamy takie same podobne sytuacje u nas. Śmierć tragiczna, samobójstwo dziewczyny spod Dobrego Miasta. Gdyby prokurator stanął przed kamerą i powiedział, prowadzimy takie a takie postępowanie, śledztwo, nieważne. Na ten moment naszym zdaniem było tak i tak. Nie byłoby tego zalewu komentarzy, informacji. Do tego jest mnóstwo, od sasa do lasa. To są takie błędy, które popełnia też często władza, ale też elity. No tak, ale no chyba, no nie wiem, no na przykład obowiązkiem dziennikarzy jest walka z takim kłamstwem, z tym zalewem takich informacji, no przedstawianie tych wersji, które są... Ale Andrzeju, prawda jest czasami prawdy. Nieciekawa, tak? Zwróć uwagę, że prawda z reguły, co prawda, prawda powinna być ciekawa, ale bardzo często jest tak, że jak dodamy tego pieprzyka troszkę do tej prawdy, że ona nie stanie się kłamstwem, ale już jest taką prawdą troszeczkę naginaną, jest to ciekawsze. Dzisiaj, jak zwróć uwagę, poprzez internet ludzie chcą szybko informacji. Szybka informacja to znaczy tyle, że ona jest często niesprawdzona, niezweryfikowana. My, jako dziennikarze profesjonalni, zanim coś podamy, to weryfikujemy. To mówimy tak, zobaczcie, to jest fakt, tak my sprawdziliśmy, tak było. A w tym czasie 50 tysięcy osób tworzy tą postprawdę. Ale to pół biedy jeszcze, gdy tę półprawdę tworzą zwykli ludzie, którzy coś zobaczyli, ale czasami mam wrażenie, że otworzymy dwie różne stacje telewizyjne i niedługo usłyszymy dwa różne wyniki meczu. No, to jest najgorsze. Tak może być, zresztą potwierdzają to badania odnośnie telewizji publicznej i TVN-u, ale problem jest, dlatego że tacy giganci jak Microsoft, jak Google,
chcą przeznaczyć na walkę z postprawdą 14 miliardów dolarów, ale zostawmy postprawdę. Przejdźmy. No nie wiem, czy no, w końcu rzeczy sami no, stworzyli. To są duże pieniądze, ale oni to sami stworzyli, teraz będą z tym walczyć. Przejdźmy do Olecka, do wyborów samorządowych. Za dwa tygodnie Oleczanie wybiorą nowego burmistrza. Troszeczkę później mieszkańcy gminy Giętrzwod wybiorą sobie wójta. Andrzeju, to są wybory samorządowe, lokalne, wiadomo, ale popatrzmy na Olecko. Jeżeli dobrze pamiętam, to dzisiaj, mam nadzieję, że to nie jest postprawda, w Olecku jest pan Bronisław Komorowski, który popiera jednego kandydata. Jutro z taką oficjalną wizytą do Urzędu Miasta w Olecku przyjeżdża pan wicepremier Gowin, który poprze innego kandydata. Czy rzeczywiście już mamy w tych wyborach samorządowych starcia gigantów, że to są już tak naprawdę nie starcia dwóch lokalnych samorządowców, tylko znowu PO i PiS-u? No właśnie tak mówienie takie, że samorządy lokalne są uwolnione od tej polityki, że tam nie ma tej polityki, to jest po prostu posprawne. Bo mi się wydaje, że one są bardzo polityczne. O ile kandydaci, owszem, mogą nie należeć do jakiejkolwiek partii, tak mają określone poglądy. No, i te poglądy bardzo dobrze prezentują i w związku z tym to też jest polityka, tylko w takim mniejszym wydaniu. A rzeczywiście, no to jest jakiś prognostyk przed przyszłymi wyborami. No. Ale Andrzej, albo to jest taka hipokryzja. Wiem, ale... My mamy coś takiego, że samorządowcy mówią, my nie mamy poglądów tak naprawdę, no to po cholera oni istnieją. Ponoć krowa tylko nie ma poglądów. No właśnie. Czy tam je zmienia. No drodzy samorządowcy, weźcie to pod uwagę, że ludzie doskonale was znają i wiedzą, że macie poglądy, że popieracie tą czy inną partię polityczną. Ale tych swoich poglądów uczciwy człowiek się nie musi przecież wstydzić. Ja mówię, mi zaimponował prezydent Duda, kiedy powiedział wprost, tak? Ja nie jestem prezydentem wszystkich Polaków, tylko tych, którzy mnie wybrali. I nie, to jest, no, on powiedział, że się nie jest da, prawda, nie to da nie jest prawda. No bo się nie da, tak, dokładnie. Andrzeju, dobra, zwalniamy. 30 km na godzinę, kolejne dwie, jeżeli dobrze pamiętam. Ulicy. Zaraz muszę się pilnować a propos tej posprawdy. Dwie ulice w Olsztynie ograniczone do 30 km. Mi to się podoba. No bo ty jeździsz rowerem i chodzisz pieszo, a ja jeżdżę samochodem. Ale dobrze, no na 10 kilometrach, jadą 30 i 50 minut. Ale panowie, to jest bzdurny pomysł, no to po prostu to jest świetny bzdura. Pomysł. Nie, ponieważ z 30 na godzinę to powinniśmy wprowadzać w osiedlach mieszkaniowych i tak dalej, gdzie dzieci się bawią, gdzie ludzie chodzą, a nie w przelotowych ulicach miasta, bo niedługo będzie to... Bo ja wiem dlaczego, bo ty chcesz po Olsztynie jeździć 60, a u siebie jeździsz 30. Nie, i na pewno masz 50. Policjantów śpiących. Nie ma policjantów. Czasami stoją z suszarką niedaleko, ale to nie, łapią innych jadących zdecydowanie szybciej. Ale nie w tym rzecz. Mi się wydaje, że jeżeli chcemy, ja wiem, że chodzi o bezpieczeństwo, to jest zrozumiałe, ja naprawdę jestem za, tylko nie paraliżujmy tego miasta. Po wybudowaniu tramwaju w tym mieście Olsztyn tak spowolnił, że niedługo to już nie będzie miasto slow, tylko to będzie już miasto, no nie wiem, stop. Nie, Andrzej, absolutnie. Ja tutaj jestem po stronie tych, którzy odczuwają, że po Olsztynie łatwiej się przemieszczać, bardziej swobodnie, że mogę z bezpieczeństwem wejść na ulicę, ale bo nikt nie jedzie 70. Ale są takie rozwiązania, które już są, które pozwalają godzić ruch pieszych, tramwajów, samochodów. Popatrzmy, ja byłem niedawno, mówię, w Poznaniu i widziałem, jak powyłączano na skrzyżowaniach sygnalizację świetlną. Po prostu ona nie, jest zaklejona, nie działa. I piesi, kierowcy i tramwaje, środki, autobusy doskonale sobie wszyscy w tym radzą. I nikt nie myśli o stawianiu znaków, że 30. Zresztą jak wyegzekwować 30 na godzinę? Na jakim biegu kierowca ma jechać? Na dwójce, piłując samochód, czy na trójce, kiedy on będzie mu gasł? Andrzej, dobra. Jakie zużycie paliwa jest przy tym? Jakie jest zanieczyszczenie środowiska? Nie, proszę na to zwrócić uwagę. To nie jest tak, że ten samochód jedzie tylko wolniej. Znaczy, on więcej pali benzyny, wtedy większe zanieczyszczenie. Andrzej, obawiam się tak, że następnym ale razem to zdanie zaprosimy do studia. Podnieciłem się, przepraszam. Nie, ale bardzo dobrze, bo to jest ważny temat dla mieszkańców Olsztyna, kwestia ruchu drogowego. Tu pozostaniemy przy swoich zdaniach, natomiast na pewno o jedno apelujemy do Państwa, żebyście ostrożnie przechodzili przez ulicę, a do kierowców, żebyście przed pasami tak czy inaczej zwalniali, bez względu na to, jakie macie. Macie tam ograniczenie, bądź ile możecie. I to jest prawda. Dziękujemy bardzo. Dziękuję. Do zobaczenia.